No to dziś będzie wyjątkowo dobry z wieczora. Machniemy sobie na szybkości. Najszybszy, najprostszy i chyba najlepszy. W ogóle patent na krewetki. Ale najpierw należy pobrać naczynia. Tutaj, co ty tu mamy? Jest on ci jeden. Ale może się zdarzyć, że go jedną ręką nie wyciągnę. O, jaki on jest kurczybyk ciężki. Ładnie zapuszczony. Także trzeba go nieco odchamić. I pierwsze, co robimy, to klarujemy masełko. Ale zanim coś, bo tutaj już dzisiaj prace kulinarne trwają. O, takie tutaj dobro jest. Podkład pod łazanki. No to zaczynamy sobie od masełka. Tego masła jest na pewno za dużo, ale później zostaje ono i jest fantastycznym podkładem na przykład pod jajecznicę. Przyszedł zakłócacz. Nic, tylko teraz chwilkę czekać. No, już prawie można przyjąć, że jest. Nieźle, bo tutaj już lokalne głodomory się dopominają. Także to do pełnego klaru pewno mógłbym nie dożyć, ale już w takim stanie jest to na tyle bezpiecznie, że nic się nam nie przypali i nie będzie generowało żadnego niepożądanego smaku. Także teraz czosneczek przez praskę. No tutaj akurat będzie główka. Jedna wlatuje. Składniki będą w opisie filmu. Jak zwykle, bo nawet nie wiem, ile tam jest krewetek w jednym tym opakowaniu. Teraz podgrzewamy sobie wszystko. Tak, powiedzmy na piąteczkę. Niech puści czosnek smaku do tego masełka i zapachu też w otoczenie. I jak to nabierze jakiejś takiej w miarę temperaturki, to wchodzimy z krewetkami. Tak, oto tym sposobem mamy rozgrzane masło z czosnkiem. To zaraz wjeżdżają krewetki, a wcześniej właśnie miałem mówić, a nie wiedziałem, a tutaj mamy krewetek 500 gram brutto, 400 gram netto, czyli jeszcze nam ten stówkę wody sprzedali. No ale na to nie poradzimy. I cyk. Raz. I dwa. Ale to ładnie wygląda. Może nawet miniaturkę zmienię. No. Dobre. Takie. Troszkę tylko tak teraz, żeby każda sobie tam zarobiła odrobinę masełka na siebie i tego czosnku.
Przykrywamy i teraz piec w podłogę. Maksa im dajemy, ile tylko mamy wydajności prądowo-termicznej. Schodzi powoli woda z tego stawu. No, ale widać, ile to się tego narobiło. Talent's Makeup. I tu żona pokazuje jakieś co? Tą Jennifer Lopez niby? Chyba nie wygląda tak ładnie. Ja myślę, że ona nie wygląda tak źle. To był jakiś dyżurny hejter. No, także teraz musimy to na mocnym ogniu przyredukować. Także już bez przykrycia. Kuchenka na P, czyli power, i niech działa. I gdy mamy już zrobioną redukcję, tak myślę w 70%, to teraz wjeżdża koperek. Miseczka dla kotecka. Żeby on też tutaj miał troszkę czasu sobie puścić ten smak. I jeszcze za 2 minutki. I będzie gotowe. I na pewno będzie niedobre. Takie, że ło, to tego nie zje nikt. Ogielnik do góry. I za 3 minuty. I tak oto całość operacji trwała być może 20 minut. I mamy gotowe. Jeszcze była próba organoleptyczna i należało dołożyć nieco soli. Aczkolwiek nie jest to zawsze konieczne, bo to zależy jak jest glazurowana ta kreweta. Znaczy wiadomo jak jest glazurowana, tylko czy były, jak były wysuszone. No, także tyle. Za chwilę konsumujemy. Takie robactwo morskie. I taki oto produkt finalny. No, zaraz przystępujemy do konsumpcji. Szybko, prosto i smacznie.